wierzę, że to robię. To już drugi raz. I ostatni, naprawdę. Choćby nie wiem co, już się za to nie złapię. W sensie za pędzel, gąbeczkę i resztę kosmetyków. Także witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Testujemy make-up. Dzisiaj Genzie. Bardzo ładne, kolorowe... kartoni, w sensie opakowania. I love with myself English language and shadow paletę. Kolor masakra, lip liner, kolor eyeliner. I tutaj, to ja nie wiem czy to jest ich konturówka, to jest konturówka. Używajmy polskich słów. Kupiłem to w Biedronce, robiłem zakupy. Żeśmy mieli co jeść, żeśmy mieli się czym żywić. No i trafiłem na to. Ojej, przepraszam Genzie. Jesteśmy pokoleniem, które niesie za sobą zmiany. Nie wpisujemy się w żadne ustalone schematy, bo sami kreujemy swoją rzeczywistość. Podążamy przez życie na własnych zasadach. Ej, ładnie to wygląda. Jakbym był kobietą, to bym kupił. Jestem mężczyzną i kupiłem. Nieważne. Ale widzę, że ktoś tutaj musiał paznokciem przejechać. Nie wiem, kto to zrobił. Ale jak możecie wziąć, otworzyć i se paznokciem przejechać? O, czuję tutaj dwunastolatkę z Krakowa. No... Przyciągle węszą. Weźcie na to poprawkę. Mam nadzieję, że chociaż wy, moi widzowie, szanujecie czyjąś pracę. Mamy tutaj smaki Be You Not Them, Sisterhood, Girls Boss, Be Far Less i You Can't Stop Me. Którą wybieramy? Ja bym dzisiaj wziął Girl Boss i pomieszał to ewentualnie z Sisterhood. Ej, wy tak możecie w ogóle tak... Jednym minusem jest to, że nie ma lustereczka. Lustereczko, powiedz przecie, kto ma krzywą mordę w świecie? Oczywiście, że ty. Dogadamy się. Grill Boss. Halo ratunku! Pomocy! Zostaw moje oko! Nie panuję nad swoją ręką. Nie! Nie! Chcecie teraz? Chcecie już? Zobaczam mój róż. Ej, troszkę przyciszę lampę, bo za mocno świeci. Widzicie mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? I znowu zamknąłem mnie to oko. Czy ty jesteś normalny? Może jestem prawooczny? Nie myślałem nad tym. Aha, piecze! Leni mało! Ale mam pomysł. 3 kolory, nie 2. Dobra, lecimy. Leonardo DiCaprio da Vinci. Zobacz. Uuu, nice. Na to trzeba wziąć poprawkę. Dobra. Czasami zapominam, że kamera jest włączona, także wybaczcie mi pewne zachowania. Jeszcze więcej niebieskiego na... A to jest niebieski czy fiolet? Wy dziewczyny pewnie tu w tym kolorze widzicie ich 40, ja widzę 1. Nawet nie, bo nie wiem jaki to kolor. O, taki... Ej, znowu to robię. Słuchaj Beatka, ostatnio byłam w spożywczym, nie? I wyobraź sobie... Ja do dzisiaj nie wiem jak to się stało. Jakiś typo, wyobraź sobie, jak sięgałem po pomidorki, żeby zrobić dla mojego, nie? Starego. No, ostatnio też tak odwala, że jest masakra. Podchodzi do mnie ten typo, nie? I mówi: ej, a mogę potrzymać twoje pomidorki? A ja tak sobie myślę, no co za debil, nie? No nie będę mu odpowiadać. I zrobiłam tak, tak, nie? I wyszłam. Bo nie mogłam już. Ale powiem ci, że no, cały czas chodzi mi to po głowie. Cały czas. Kurde, ale ja będę hot. To będzie. Fajne ty, patrzcie! Teraz, skupienie. Jeśli patrzycie na moją monobrew, to na oczy patrzcie. Dobra, przepraszam. Oczka mamy teraz kolor masakra. Wow! Nice! Niebieski! Niebieski kolor! Ej, będę miała niebieskie oczka. Jeśli chodzi o rzęsy, to lepsze miała Lexy, no bo ja wolę czarne, nie? Bo czarne tak ale jak chcę być kolorowa, taka positive wave, to Genzie. No znowu ta mucha zasrana lata. Pół godziny przed odcinkiem goniłem tą parówę, nie? Aj no gnój mi przed chałupą wysypali, nie ma innej opcji na pozbycie się tych małych skurczybyków. Ej, to jest takie satisfaction! Nie doceniacie takich pięknych rzeczy, które dał nam świat. A kto nie ryzykuje? Ten nie ryzykuje, nie? Aha. To my. Rzęsy. Ej, skleiło mi się oko prawe, ty. Czemu mi się klei oko? Jakby mi się kleiło, nie? To nie jest normalne. Za dużo. Ej, no... To znowu konturowanie ust, to jest najważniejsze, bo jak to mi nie wyjdzie, to będę wyglądał jak idiota, już wyglądam, wiem. Kurde, bez lusterka, ty jeszcze lustrzane odbicie tu mam. W sumie lustrzane odbicie w lustrze też musi być. Fuck man. Trochę wyjechałem. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem najlepszego? Zdupiłem head. Ej, zauważyłem, że nie ma tutaj pudru, albo już po prostu nie było na wystawie. Dlatego skorzystamy z tej paletki do oczu jako puder. I widzicie, da się wszystko, troszkę kreatywność, ale mi się nos świeci. Ej, w ogóle wszędzie bym się poklikał, bo jestem cały odblaskowy. O, pomarańczowym, tym od paznokcia. Najwyżej będę miał czyjeś DNA na poliku. Się nie boję takich wyzwań, trzeba być twardym i miękkim. No! No, i moje ulubione teraz, moje ulubione. No, jak to się otwiera? Którym klawiszem? Czym ja mam to zrobić? Pędzlem? O, zielony szablon, zielony odcień. Wyglądają, jakby mi zgniły oczy. Chociaż nie, jest nawet fajnie, jest spoko. Dopiero teraz jest moje ulubione. Czy ja mogę to jakoś otworzyć? Wy macie paznokietki, tak? Raz, dwa, trzy se poprzebijacie, otworzycie ząbkami i już. I make-up, że jeszcze do dentysty będę musiał się wybrać. Co ja mam z tym zrobić? Mam długopis. Nie wierzyli. Ale ważne, że ja wierzyli. To było ciężkie zadanie, ale myślę, że będzie warto. Robimy to i... Ej, zejdzie mi to ze spodni? Ja pierdykam! No coś mnie pogrzeje za chwilę. Rozdupcyłem, zrobiło się płaskie. Ale wyhartowane babska muszą pokazać klasę. No ja mam za gruby ten pędzel! No nie da się nim zrobić! Czemu to mi się tak stało? Wariaty! Co ja wam zrobiłem? No i co ja mam z okiem? Znowu jak Zorro jakiś wyglądam! Wariaty moje! A ja chciałem wam pokazać, że się nauczyłem, bo patrzcie, pierw jedną kreskę się robi. Nie wiem, jakoś marszczy mi się tutaj skóra, nie wiem czemu. A potem się robi taką drugą, o w ten sposób, nie? Moja własna matka mi nie pozna. Ej, wyglądam jak miałbym się za chwilę popłakać. W sumie adekwatnie do tego, co czuję. Nie wytrzymam za chwilę te balony make-upy! Wpadłem na pomysł, dzisiaj chciałbym, żeby kilku widzów mnie oceniło. Dobra? Robimy to? Robimy. Włączam teraz kamerkę i wy musicie ocenić mój make-up, dobra? No dobrze, dobrze. I jak? Piękny jesteś, kocham cię. Jak mięso? Nie, zakochałem się w tobie. Ja w tobie też! Kocham cię. Ja też cię kocham. Ogłaszam was mężem i żoną. Ksiądz, a podoba ci się moje? Prawda, tutaj podkreślone niczym chińska postać. O, anime! Dobrze, ciśnij dalej. Tutaj, prawda, powieki takie śledziowe. Śledziowe! Nie smarowałem się żadnym śledziem. No dobra, może być śledziowe. Czyli reasumując, ile na 10 mi dajecie? 69 na 10. Naprawdę to już dla mnie wiele znaczy. Kocham cię. Ja cię będę. Miałyście się nie śmiać, no czy ja mogę normalnie z wami porozmawiać? Piękny. 11. O! 100! Dziękuję wam bardzo. Nie no, 10 na 10. 10 na 10. Dostałem informację, że jak nie zrobię make-upu, to będę bity, po prostu. I trzeba było zrobić. Najładniej ci wyszedł. Mrugam 10 razy, nie widzicie, że mnie tutaj przetrzymują? A kto cię przetrzymuje? No właśnie, nie mogę powiedzieć tego imienia. To tajna informacja. Czyli co, podoba wam się tutaj ajajaj te? Tak. No jasne. Jakbym był kobietą, to bralibyście? Tak. Albo dobra, nie, lepiej nie mówcie. To nieważne. Ta linia koło oka jest dobra. O, no, super, szybka. Elegancka. Bardzo wam dziękuję. Życzę zdrówka. O, z paczką. Pomyślności. I dużo radości. Dokładnie, i pomyślności. Hej. Hej. Przeszkadzam? Nie. Aha, to cześć. Dobra, zobaczymy, czy oglądali poprzedni odcinek. Hej. Hej. Przeszkadzam? Trochę. Dobrze, w końcu ktoś to powiedział i dzięki temu... Czekaj, sorry, ale jest nieoryginalny, na odcinku było to samo. Bo chciałem sprawdzić, czy ktoś skumał i oglądał odcinek, ale widzę, że... Ja oglądałem. No i super, normalnie żółwiczek. Jeśli będę na odcinku, to chcę zrobić z siebie cringe, ale... Dobrze, o to chodzi. Właśnie miałem was pytać, czy mogę na odcinek tutaj to wrzucić? Tak, możesz. Zarąbiście. Ale hot makijaż, Boże, uczy mnie. Ej, brałbym. Słyszeliście, słyszeliście to? No? Boże. Jak coś, to top model ci załatwię. Cienie, tak, cienie, tutaj też. Buzia. Czyżby tą nową kolekcją Lexy? Ej, uwaliłem się czymś tu. Co to jest cień? Ty! Przepraszam, troszeczkę miałem mętlik w głowie, bo czymś się uwaliłem. To nie jest Lexy, to tym razem jest Genzie. Tym razem mogę ci pomóc to zatrzeć. Maciek, ucz mnie malować, błagam. Obiecałem sobie, że to jest mój ostatni raz, także nacieszmy się tą chwilą. A mogę coś zaprezentować teraz, w sensie swoim głosem? Dawaj. Wow, brawo, brawo, brawo! Weź jeszcze raz. Hejka, Nekotki, z tej strony Neko. Mleko? Hej, kotki, z tej strony Mleko. Jestem mlekiem, tata potwierdza. Ja z wami nie wytrzymam, jesteście niesamowici. Nie, ty jesteś niesamowity. Możecie się za mnie pożegnać w tym odcinku? Tak, to miłego dnia, a nie wiadomo o której. Tak, miłego dnia, mój idolu. Mówisz do widzów, pamiętaj. Do widzów. Aha, no, tak, tak. Masz tego śniadania, obiadu, kolacji, kiedykolwiek oglądasz ten odcinek. Tak, tutaj Rembol, pozdrawiam was. Wycięli mi migdałki i nie mogę mówić, yo. Mleko was żegna. Znajomi, którzy to oglądają, nie miejcie ze mnie beki. Trudno chyba będzie. Od dzisiaj jestem Rembolem, niemową. I będę robić gwe. Podskierowanie do lekarza. Zostały mi 4 minuty życia. No na kółko, krzyżyk, nie. Dwa palce. Patrzę w górę czy coś. Nie wiem. Jutro film o 16:00, widzimy się, trzymajcie się, bless!